Rapus, to jest od razu kolejny odcinek. Sprawdzę się, zaczął się nagrywać, no to lecimy dalej z serią. Robię claimy na East Francję i robię claimy na Westfolda. Pomijam na Lotaryngię, też mogę na tą prowincję no zrobić, jeżeli nie mam Antorf. Te wybrzeże będzie moje. Jak w ogóle limit floty wygląda? Nadal nadlimit, ale to nie jest kosztowny nadlimit, które sobie ostatnio zrobiliśmy najemników. Jak przestanę zarabiać, to po prostu wywalę niektórych doradców i odrędzie parę dukatów więcej. Dosyć słaby jest król pod tym względem, ale pod tym administracyjnym jest zarąbisty. Ale zaraz skoczy mi max punktów handlowych, no to tak wydam. Będę ostrożnie, powoli wydawać. Power projection jest nadal dosyć duże. Mieliśmy ponad 90, ale już trochę spadło. A ja zapomniałem powiedzieć, w poprzednim odcinku wywaliłem Sabaton w ogóle muzyki, dzięki czemu mogę muzykę podgłośnić. Sekunda, zapomniałem w ostatnim odcinku. Sabaton wyrzuciłem, ponieważ miałem dosyć czasami. Był taki odcinek, gdzie miałem dwa roszczenia. I to w przeciągu pierwszych 5 minut odcinka. Więc postanowiłem, że wyrzucę tego Sabatona i będzie teraz normalna muzyka z Europy. Tu PiS kiedy się kończy? 24, no to parę lat. Nie, was też nie oszczędzę, Köln sobie wezmę jako fort. Waring. Nie będę tracić doradcy, który mi się bardziej opłaca niż inkwizytor. Hiszpański szczególnie pewnie chciał przyjść. O, Andaluzja ma bunt. Jakby nie mieli sojuszu z Abbasidami, to byłoby perfekcyjnie. A mi co się stało? Co się z wami stało? Ja z wami wziąłem sojusz ze względu na silną pozycję w tym terenie. A wy takie coś mi robicie. Bo jest Ewerjańscy też się rozpadli. Hungarian się rozrosło trochę. Tambow i Zaporozia, gdzie jest w takim razie podstawowy Hungarian. Tu jest Hungary normalne. Perm jest duży. A tu jakichś dużych różnic nie widać. La 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 lej la. Okej, zrobimy. Kor się zrobi, znaczy claim. Ruszymy na nich. Ja zrobię drugiego claima. Zacznę robić drugiego claima i ich zaatakuję. Jak ja mam tutaj misję? Bizacja. Bawaria. Nie, to by się opłacało, chociaż to gówno da. Bawarią mi się sojusz nie opłaca. Szczególnie, że mają sojusz z Lotaryngią. Miałem sobie nawet jak nie polepszyć relacji. Zaraz to zacznę. Nie opłaca mi się z tego względu, gdyż w końcu na Bawarię ruszę, gdyż żeby zdobyć prowincję przeciwko Włochom i Francji ostatecznie, będę musiał wrzucić się na Bawarię. Zresztą tu ogólnie się rzuci na te prowincje i olać te Włochy, Francję jak, i to przedłużyć jak najdalej się da. Później wykorzystać fakt, że Francja i Italia pewnie mi pomogą w wojnie z Andaluzją, Abbasydami i Tunezją. O, Maroko chyba się odbudowa, to nie została z tego jedna prowincja chyba? Nie pamiętam nawet. Pomogą mi z Tunezją, Abbasydami i Andaluzją. Jak wykorzystam ich już tak bardzo, jak będę w stanie, to zaatakuję ich. Jak plan. Adger wezmę. I tak, flotą przerzuć.
Wy też tam przejdziecie. Manpower jest, szczególnie na tą wojnę, jakoś wiele nie potrzeba. My przejmiemy sobie zachodnią część kraju, oni wschodną i wszyscy wschodnią i oni wszyscy będą szczęśliwi. Lepiej byłoby, jakby sobie wzięli White Peace'a. Wtedy bym się płakał, cieszył się ze szczęścia. Dobra, co tu mogę zbudować? Tu mogę pobudować jakieś pierdółki. Jakieś pierdółkowatą kasę. Trzy i pół, no to tu zbuduję. Macie tego po autonomię. Płakać nie będę. Oni zanikają. Overexcencji nie mam. War Exhaustion nie zjada. Teraz mi overexcencja wskoczy. Tylko trochę. Tak, give up claimy. Dla prestiżu oczywiście, bo to prestiż daje. Pokoruj prowincję, pozbądź się buntu, czy opóźnij bunty najlepiej. W ten sposób to tylko opóźnij bunty. Lindsay Europe. Lindsay Western Norway. Clergy chce prowincji. To Clergy dostanie prowincji. Szczególnie dlatego, że Clergy ma fajne bonusy. Jakie to fajne bonusy mieli? A, Papa Influence oraz mieli na tym poziomie mniejszy koszt do stabilności. Budynkiem się pobudowały. Jakoś bardzo oczywiście income mi nie wzrósł. Stówka nie się nie zmieściła. To send gift. Starczy. Kupiłem sobie punkty. Dwie misje na Wiskazję. Manpower recovery speed, monthly, już bym wolał Conquer. Peace się kończy w 24, pewnie podobnie z wami. Na was casus belli nie mam. Czy tutaj jesteś poganie jeszcze? Tu są poganie, na poganów też nie mam casus belli. Oklejmować was nie mam jak, no to jak, mamy 3 lata spokoju niestety. Zanim rzucimy się na East Francję. Patrzymy, jak tam statystyki wyglądają. Total, Abbasidzi, Alodia. To nie jest Total. Lindsay, jestem drugim państwem, jeżeli chodzi o liczebność wojska. Mam 13 jednostek tych najemniczych. Stać mnie to mam. Co tam jeszcze? Italy, France, czyli że ja i Italii byśmy może dali radę z Abbasidami. Takie trzy państwa nasze, by się zbrojny sojusz by się przydał na nich. Do tego siedzi taka Andaluzja i jeszcze Tunezja. Więc na razie nie jest to zbyt pięknie. O Jezus Maria, Westfalian chce się buntować. A no właśnie, jak mi się tu zbuntuje, to będzie problem. Warring. Harsh treatment trzeba robić. Overexcencja zaraz spadnie, to powinno wolniej się ładować. O, widzicie, tu macie zasięg możliwy do korowania. 70-82 jest ta prowincja. Nie wiem, w jakich jednostkach to jest robione, jak to jest sprawdzane, jak to jest liczone. Są jednostki gry jakieś po prostu. Więc jest zasięg korowania, zasięg claimowania. Zasięg denerwowania mnie tymi buntami. Mniejsze by o nich nie myśleć, bo jak mi wybuchną, będzie problem. Jeszcze rok pokoju. Jeszcze rok PiSu. Czyli w sumie zostały 4 lata PiSu, ale
Wiecie, o co mi chodzi. Przerzuć już wojsko tutaj. O, tutaj ktoś miał Black Flaga w ogóle. Okej, to się ponownie ustawię na wschodzie. Gotowy do ataku. Już trus spadł? Dżu nie spada. Że weszli, przechodzą, czy wbili, przechodzili, okej. Czyli Lotharinga jest zajęta buntami. Ja będę zajęty ich podbijaniem, więc w sumie każdy będzie szczęśliwy, prawda? Lotharinga i Litwa. Czuję prowincję na Litwie. Wbiję tędy i wezmę te prowincje przy okazji. Lotharingio, czy ty masz z kim sojusz? Z Bawarią, więc niestety cię nie wezwę do wojny jako kooperanta, ale ty masz Ileman z... Slavs. Ileman Slavs są tutaj, no to jest jakaś pierdółka, no to cię wezmę i będę miał koszty prowincji zmniejszone. Zgodzą się. Pana nie jest w depcie, nie wiem czy ich ratować z deptu. No, mam tyle hajs, będę łaskawy i te 1000 im wyślę. Ponad 1200. I z deptu trochę uratuję, miesiąc minie, może się tam załapie. Chcę sprawdzić, czy teraz rzucić ten dept. No, dept zrzucili, ja ich uratowałem, powinni mnie lofiać, stopy lizać. Itwa oczywiście i Conquer Stettin. Przydałoby się, żeby oni poszli oblegać. Nie, powinienem flotę handlową schować. Już zostańcie tutaj. Flota pojawa pójdzie zablokować prowincję. Szlezwiku, aż 26 tysięcy. Sorry, Papal State. Przekonali mnie. Gdyby powiedzieli to rok wcześniej, to okej, zgodziłbym się. Ale powiedzieli to rok później, już nie jestem w stanie się zgodzić, już prowadzę wojnę. Wiernymi oczywiście. Też tak wygląda każda wojna w Europie. Wygląda stosunek wojsk dosyć easy dla nas. Oni się zajmują Lotharingią, która jednak ma trochę wojska, aż 50 tysięcy, a nie, tu stoi także wojsko East Francji. To w sumie mi na podbijanie pozwalają, dali taką zgodę niepisaną. Nawet nie mówioną. Więc tak przytaknęli. Mogę podbijać? No ok. Ok, dzięki. Ok, spoko. Niestety już nie idzie cross the river. To za teren minus jeden. O chuj, oni skąd się tu wzięli? Niemcy wygrali mi tą bitwę. Dosyć dziwna propozycja, czyli ten event. Też albo same minusy, albo same plusy, no i wybieraj. No oczywiście same plusy. Już tutaj pójdziecie na Kalisz, na Ryszarda Kalisza. Wy wracajcie na front, oczywiście. Remnie już kosztuje ta wojna, Race War Taxes. Jeden sobie dwójkę pod dyscyplinę, by lepiej się bili. Połupię sobie później. Na razie chcę przejąć prowincję, żeby ewentualne pojedyncze tysiące się nie pojawiały. Wszystko trzeba tu przerzucić. Będzie cross the river. Nie ma cross the river. Fajnie. A może oni przecież... Ja byłem w defensywie, możliwe.
Szybko przejmijcie te prowincje. Trochę mnie ta wojna boli, przyznam. Kurwa. Nie sprawdziłem. Ja pierdolę, to jest fort przynajmniej, ale to nie ma fortu i dostaną to, co chcą. Westfall będzie Free Nation. Na to nie mogę pozwolić. Ale mam plan, co z wami zrobić. Nie, Reinforce Speed. Nie, Fort Defense. Dłużej to przytrzymają. Nie zrobię tyle najemników, jak chcę. Nie trzeba to podbić. Zrobić wziąć regularne wojsko. I pójść tam. Okej, okay, gdzie są moi najemnicy? Mam nadzieję, że oni oblegają, tak. Wy wsiadacie na flotę. Lećcie tam od razu, mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. Mam manpowera w plecy, 13 tysięcy do odnowienia. Sztopylcie, stańcie wy w Kolbergu. O, no i zrobili plecy. Imbecyle. Teraz nas tu będzie cross the river. Dobra, najemnicy to poczyszczą, mam nadzieję. Przeszli do Danii, okej. Czy wy zrobicie tak? Oto podpłyń tutaj, a ty podejdziesz tutaj. Dobra, latek z tymi bezbożnikami, ortodoksami. Jakby się im generał przydał. Tak walczą. Za 32 tysiące się tak zebrał, świetnie. Kurwa, nie weszli. Że tu mnie biją. Ale kurwa mają farta, że ten bunt mi wybuchł. Mam nadzieję, że jak zdobędą, ponieważ już nie zdążę tego odbić. Te pójdą na wschód. Duńczykami się zaopiekować. Zrobię coś takiego. Ja mam max punktów administracji, nie dam sobie już wojsko. O, się przyda nawet. Lepsza piechota, będzie trzeba armią się wycofać, bo będę bardzo łatwy do zaatakowania. Nie w jeden punkt do jasnej cholery. Tą armię wezmę. O, najemnicy też się upgrade'ują, widzę. Oni mają zamiar zmienić prowincję, w której będą. Wyczekuję tego z niecierpliwością. Civil War jest tangu chyba. Jezus Maria. Prawie odbili prowincję. Że się wytali na własną ziemię, gdyż będą się szybciej jednostki regenerować. Manpowera mam. Poszli sobie.
Sami, oni mają w cholerę separatystów. Mógłbym supportować Rebels, co? Nie, 48 technologia. Do Ryszarda Kalisza idą. Dacie radę? Dali radę. I chciałem dać tym wojskom manpowera odnowić. Teraz trzeba poczekać. W sumie jakbym chciał pokój, to wezmę już to pomorze. Nic nie jest oblegane przez tych separatystów całych. W takim razie albo podróżują. No to powinny być te tereny. W tych terenach powinni być, a wy... Nie... Jak? Ja mam jedno ważne pytanie. Jak oni przeszli do mojego państwa? Nie, nie przerzucą. Jak oni doszli do Szkocji? Ej, ja ich kuźwa szukam, gdzie oni poszli? Gdzie chodzą po tej Danii całej? Ej, gdzie oni są? U mnie! Zdesantowali się! Lepiej niż Hitler, u mnie... Jak ja gram Brytanią, to mnie każdy potrafi zdesantować. A, że oni się teleportują, oni mają tylko opcję, że się po prostu teleportują na inną prowincję. Oni się teraz teleportują. To FIFA. Wygrałem, no to dobra, wezmę z wami pokój chyba. I na Berlin, no i w sumie Kulm. A może jakiś Release Nations, Poland na przykład. O, Saksonii będzie dobre. Poland nie ma co, gdyż... gdyż jakoś ponieważ... Zakończcie to. No chuj, spróbuję ich tak zaatakować. Wiedzic, jaki jesteś. Możesz iść na śmierć. Nie zły sobie generał. Wygrał. Wracajcie tu. Trzeba podnieść szybko autonomię, gdyż ja już nie wyrabiam z wojskiem. Trzy tysiące do odnowienia. Teraz podejście do Norwegii, chociaż w sumie Duńcy będą się buntować niedługo. A nie, bo skończyło się ten... To, że... się zbuntowali i mają znowu milionową autonomię, czyli Andresty milionowe mają. Tak widzicie, jakbym nie podnosił tych Andrestów, raczej autonomii, to bym miał co chwilę bunty po prostu. Warring. Wiesz, to nie trwa tak długo. Jakby miało być, żeby było dobrze. Baltic Sea. Quebeca. Co to jest? A, że jestem głową kościoła. Nie chcę. Źle jest, że mam słabe relacje z papajem, gdyż on mi daje dużo merkantylizmu. Papaj. Proszę bardzo. Lerdzi nie jest zbyt szczęśliwe. Nie wiem za co. Czemu? Warring.
Mogę wkupić się ich łaski? A jak się nie wkupię, jak się wkupię? Wkupię siła. Duńscy, nie chcę duńskich. Harasho o nich. Nie mogę? Ale są drodze. Drogie to harasho. Dobra, floto przetransportuj ich. Dzięki. Ich także. Nie mam pokój do 43, 13 lat. Nie mam pokój do 42. Natomiast z nimi nie mam pokoju, oni nie mają sojuszników. To oznacza wasz koniec. Więc 20 parę minut nie zaszkodzi skończyć odcinek i zacząć kolejny za moment, w którym będę oczekiwać moich wspaniałych duńskich buntowników 80%. No i może ruszyć na Denmark w końcu, gdyż iż ponieważ trus nam się zakończył. No i nie widzę żadnych problemów, niczego złego w tym, że zaraz na nich ich podbiję. No tak, tak to powiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Europe Universalis 4.